Ale piękny widok. O. Mówiłem o tym widoku. Dobra, przestań. Witajcie kochani na Santorini! Także moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy na Santorini. Tak. I warto powiedzieć, że wylądowaliśmy w Grecji trochę przypadkiem, bo mieliśmy najpierw lecieć na Bali. Nawet prawda? Mi nie przypominaj Bali, chłopie, bo się pokłócimy zaraz. No widzicie, jak widzicie, było grubo, ale wylądowaliśmy w Santorini i jak na razie bardzo nam się chyba podoba, tak? Tak, i jesteśmy, słuchajcie, na razie 4 noce w willi, a później będziemy w takich fajnych apartamentach z basenem, z widoczkiem. Także zapraszamy was na nasze tygodniowe wakacje na Santorini i z Marlena zaprasza was na house tour, a raczej villa tour. Oh yeah. Witam was kochani o innej porze dnia, no i zapraszam do środka. Chodźcie, chodźcie. Proszę bardzo. Tutaj już na wejściu mamy przepiękny salon, jest naprawdę ogromny. Można się na nim wyłożyć wzdłuż i wszerz, także mega spoko. Świeże kwiaty, a następnie mamy przepiękną kuchnię, taką w klimacie troszeczkę boho, taki grecki styl. Idąc z korytarzykiem na koniec tutaj naszego domu mamy naszą sypialnię, w połączeniu z łazienką. Tutaj tylko prysznic i osobny kibelek. Szkoda, że nie ma dwóch umywalek, bo często się słupią kłódce, no ale trudno, jakoś to przeżyjemy. Na prawo z mojej strony mamy taki kącik, gdzie suszę sobie włosy, prasujemy ubrania albo właśnie trzymamy resztę ciuchów i no, ja tam trzymam resztę ciuchów, a proszę bardzo, Kuba dalej ma rozwaloną walizkę. Możesz to posprzątać? Tak mi jest wygodniej. No okej, przechodząc tutaj kolejno, mamy łoże. Bardzo wygodne, o dziwo. Ja zawsze się zastanawiam, czy będzie wygodne, czy nie, ale to jest wygodne. No i tyle. Tutaj mamy jeszcze widok na nasz tarasik z przodu. Jak cały domek wygląda. Podoba się? Bardzo. Ja jestem zakochana w tym miejscu i mega mi się podoba. Wstajemy też bardzo wcześnie, ponieważ tutaj dookoła mamy okna, więc nas budzą. Mi też się podoba. A tutaj jest nasze greckie patio. Cała ta przestrzeń jest prywatna, uwielbiamy tutaj spędzać czas. Mamy swoje jacuzzi, stół z krzesłami, przy którym jemy codziennie wyśmienite śniadania. 2 leżaki zaraz przy basenie, oczywiście basen. Kolejne 2 leżaki i kule do podendania. A przede wszystkim mamy przepiękny widok na 2 duże miasteczka na Santorini. No zmaruj się, chłopie. Ty się nie teraz, ty się pozmarowałaś? Oczywiście, że tak. No, bo to. Oczywiście. Bo to nie ja się ostatnio zjarałem na skwarkę na wakacjach. Obstawiajcie, czy chłop będzie jak rak w tym roku, czy nie. Ja obstawiam, że tak. Ja obstawiam, że się spali. Zobaczmy te rękawki, nie? On już tutaj w Polsce. Ale się to spali. Mam z piłki. To nie jest spalone, przepraszam, to jest brązowa opalenizna. Aha. Jestem jak bułeczka. Ja słuchajcie, 20 minut przed ekspozycją na słońce się smaruję. Nie od razu, jak się wychodzi. Ale nie na poprzednich tak wakacjach. Proszę bardzo, basen serwis. No i to rozumiem. Proszę, croissantik i test na wizji. I przyszła akurat na lody. Moja purpurka! Purpurka! Pokaż się! Co? Co? To tylko kremik, no i daj spokój, że jest gorący, to wiesz, barwy wojenne przyszły, nie? Możemy sobie wybierać codziennie, co chcemy na śniadanie następnego dnia. Tak, i jest dużo opcji, nie chcemy, wiecie, tak przesadzić, żeby nam przynieść, żeby tego nie zjeść. Dlatego tak myślę, wybraliśmy sobie idealnie i tak, żeby tak mieć coś ala jak lunchyk. Dzisiaj mieliśmy croissanty, a jutro będziemy mieli donaty. Ojej. Gdzie jedziemy? Jedziemy jeść. Pewnie bez koszuli, bo koszula jest tylko na chwilę. Okej. Okay. Ale mam taki kombinezon i leczki. Ładnie. Bardzo ładnie. A tak się prezentuję ja, też czarna koszula. Musiało być matching. Z racji, że w Kalifornii i w ogóle w Stanach potrzebowaliśmy auta, no tutaj też potrzebujemy. A ja wybrałem coś niecodziennego, coś na co Marlena trochę marudziła. A mianowicie buggy. Tak, buggy. Dzisiaj jedziemy, słuchajcie, buggy. Mamy go na razie na 2 dni, żeby sprawdzić, jak się tym jeździ. Jest to Polaris, który ma jakiś tam malutki silniczek. Marlena, całe 43 konie. I to jest niemożliwe. To nie są żarty. To jest niemożliwe. Słuchajcie, chłop na to wydał 1000 zł. Miał auto za 30 euro, a wybrał najdroższe buggy. Ale hola, hola, co to za głupie gadanie. Po pierwsze, auta są nudne. To jest raz. A dwa, nawet nie ma drzwi. O, proszę. Co to jest? Nie będziemy jechać! Zobacz, jaką ma żerońsię, żebyś się mogła trzymać w czasie jazdy. To jest niemożliwe, jest naprawdę niemożliwe. Ale wiesz, jaka będzie fajna? Ale trzeba dziur, słuchajcie. Jaram się jak dziecko. Traktor! Dobra. Ja w to nie wierzę. Chyba zabijemy się, no. Po co to zrobiłeś? Po co to wziąłeś? Nie umiesz jechać tym nawet. Nie, ja się boję, Kuba. Co ty robisz? Oszalałeś! Jo! I to się wydaje niebezpieczne! Chyba proszę cię! Jecha! Żarty, to są jakieś żarty! Jademy!
jak wrażenia? A dobra, łzawią mi oczy. To nie jest dla mnie, mówiłam, weźmy auto. No, muszę przyznać, że przy większych prędkościach jest trochę mało stabilny i hałasuje i mocno wieje. Ale jest fun. Co się stało? To jest takie gówno, że ja pasów nie umiem odpiąć nawet. Pierwsze, ostatnie ci daję decyzję. No spróbuj, o. Bo ja mam szpony. O, jeszcze to, jeszcze drzwi. Spodziewałem się czegoś innego. O. Czy tu nie zleci? Nie wiem. Tam całe dupsko spocone, bo się tak bałam z tobą. Słuchajcie, pan mówił, że to jest taka droga, na której jest pełno aut zaparkowanych i jest naprawdę ciężko z miejscem. Tam za mną już się zrobił mega korek, bo właśnie ludzie się pocisnęli, a my się zaparkowaliśmy na samej górze. Ja nie wiem jeszcze, jak wykręcimy tym. Zobacz, co tu się dzieje. Minibus only, przyznaję. Ale jest pełno Audi, tu się nie da wyjechać w ogóle, nie? Zobaczcie ten widok. Tam są domki. Tam jest gdzieś nasza restauracja. Tam pisze Sunset. Ale ładnie, co? Trzeba uważać, żeby nie wpaść. Mega! Tutaj się suszy twój obiad. Biedny, ja już nie chcę tu jeść. Mamy miejsce w pierwszym rzędzie. Ale musimy wydać, jak pani powiedziała, 160 euro minimum. Ja zapytałam pani, czy jakby to są takie ceny, że spokojnie to zrobimy, czy nie. Ona powiedziała, że spokojnie, obiadek, deserek, drineczek i będzie tyle. Przepysznie, naprawdę, ogólnie spać mi się trochę zechciało. Pojadłam tak, ale stwierdziliśmy, że przyjedziemy tu jeszcze tylko na lobster. Kraba. Chcę nic mówić, ale Kuba narzekał wczoraj, że zapłacił 90 euro za obiad. A tutaj ja płaciłam dzisiaj. Wiecie, ja go dzisiaj zabrałam, bo dzisiaj była moja kolej i no. Nie marudzisz, tak? Teraz nie marudzisz. Trzeba przyznać, że w nocą też to ładnie wygląda, ale pora się pożegnać z tym miejscem, także pa, pa. Okazało się, że nawigacja nas źle poprowadziła i wjechaliśmy do samego centrum Firy. Mamy 5 km do domu i zobaczcie, w co nas wcisnęło, ile to jest ludzi. Babo, gdzieś ty nas pakowała? Co tu się dzieje w ogóle? O. Dalimy radę, co? Powiem szczerze, nie sądziłem, że jeżdżenie po drodze takim buggy jest tak męczące. Także ogólnie podróż chyba już na dzisiaj zakończona, co? Tak, na dzisiaj i na każdy dzień, bo ja chcę na drugi dzień auto. Ej, już się jutro go mamy. A może jutro byśmy kłada wzięli? Nie, nawet sobie nie rób żartów. Dzień dobry! Dzień dobry! Śniadanie podano do stołu! Ciekawe, kto podał. No, panowie, ale... Chciałam mieć takich panów w domu, wiesz, bo z ciebie taki chłop jak wiesz. Ej, ty chamie! Ty mi nie robisz śniadań! Ty chamie! Ty mi nie robisz śniadań w ogóle! No, bo ja nie lubię robić śniadań. Ja jeszcze bym pospała. O, no ja trochę też, ale pamiętasz, co w ogóle zamówiliśmy, czy nie? Pamiętam. Yeah. Jakie słodkie donaciki. Nie wiem, dobrze. Właśnie odkryłam, że w środku tych donatów jest nadzienie czekoladowe. Boże. Już codziennie będą wlatywały. Jak codziennie będą wlatywały, to tutaj też urośnie donat. Miała być dieta. Co ty tam planujesz, chłopie? Skakuj. Czekaj, wyliczam właśnie trajektorię, bo to będzie skok na główkę, ale nie jest zbyt głęboko. Aha, no musi dawaj. Musi być idealny kąt. Ej, okrapałeś mnie. A ty jesteś maruda. Proszę bardzo. Ja mam tutaj iced tea i mi wystarczy tyle do szczęścia, że tak powiem. Ile razy byłaś w basenie, odkąd tu jesteśmy? Z dwa razy już byłam. Dwa razy to było takie tylko zamoczenie nóżki na chwilę i no już mi wystarczy. Może salto bym spróbował? Już tutaj wszedłem, to trochę zwątpiłem. Chłop się zastanawia, czy skakać czy nie. Ja mu mówię, no chłopie skacz, ale jak sobie coś zrobisz, to już nie moja wina, tak? Jakby nie te lata, chłopie. Co? Kiedyś to wiesz, byłeś młody i tak dalej. Dalej jestem młody. No chłopie, jak tak patrzę na ciebie, to A, idzie pokazać. Proszę państwa i... Jestem bardzo dumna i zadowolona i się tego nie spodziewałam. Dalej jestem młody i żywawy, dziękuję bardzo. Brawo! Chodzę do wody, nie nagrywaj mi, bo się wstydzę! Viva papa! Buła wchodzi do wody, słuchajcie! To pali w tym piecu. Błagam się. Uuu, panie! Damn, panie! Piąteczka. Co to jest, piesek? Już się opaliłem. No! Jestem pod wrażeniem, babo. No widzisz, chyba? Może wiesz, nie mam jakoś super, ale się nie udupi, nie? A teraz, chłopie, jestem głodna. Ale serio, zmachałam się trochę kalorii, żebym spaliła tutaj, nie? Możesz mi dać croissanta z Nutellą. Jaki embrion? Tu embrion, ramię jeden. Co ty robi? Zdjęcia przerabia.
Dużo. Stwierdziłam, że zrobię niespodziankę chłopowi, nie wie jak wyglądam, a ubrałam coś, czego jeszcze nie widział. Mogę? No. Co, podoba ci się? Czuno, grecka bogini. A to jest ta sukienka, o której mówiłaś? Że ona się tam na jakiś sposobów zakłada? Tak, to jest jeden ze sposobów, który zrobiłam przed chwilą, bo nie wiedziałam, jak mam do końca to zrobić. Ale zrobiłam taki. O, mam piękną dziewczynkę. No. Nice. Jestem głodna. Chodź już. Czyli taki standardzik u ciebie, co? Tak, no kurwa, no wiesz, trzymasz mnie do 21 bez obiadu. Ja jem owoce w ciągu dnia i o śniadaniu. Ojej. To co ty sobie możesz myśleć w ogóle? Jedzenie tyle kosztuje, że trzeba oszczędzać. Idziemy dopiero raz w ciągu dnia na knajpy. I wtedy wieczorem wydajemy po prostu większe pieniądze, ale ulica wygląda świetnie. Zobaczcie. Zamawiamy więcej na śniadanie, bo mamy za darmożkę. No, prawdziwe Polaczki. Słuchajcie, będziemy właśnie dzwonić do mojej babci, bo ma dzisiaj urodziny. Mój tata ma tego samego dnia jak ona, ale do niego dzwoniliśmy już po północy. No cześć, wszystkiego najlepszego. Jak wiecie, Marlena była na mnie zła, że wziąłem buggy, bo faktycznie jazda nim była dosyć ciężka. Mam dla ciebie dzisiaj taką małą, malutką niespodziankę. Siu, wziąłeś kładę, tak? Kładę? Kładę, no gadałeś też, że to kładzie. Otwórz zobacz, no. Co to jest? Auto? Odwróć. Ja w ogóle zawsze marzyłam o Mini Cooperze kiedyś. Ja też. W sensie, mega! Otwarty chyba jest. Otwarty? No. Jej, to ja rozumiem, są drzwi. Są drzwi, właśnie to miałem mówić. Kurde, chłopie. No, tak to można jeździć, słuchajcie. Jestem przynajmniej ładnie ogarnięta, wiatr mi nie będzie wiał w głowę i co? No i a nie. Można się wozić po Santorini, nie? No, oczywiście, że tak. No niech ci będzie. Kocham cię, baby. Prawda jest taka, że zawsze chciałem mieć Mini Coopera i jestem ciekaw, jak się tym cacuszkiem jeździ. Uważaj z tym, bo ja mam dzisiaj ładnie wyprostowane włosy. Wiesz, jaką mam na to odpowiedź? No, robisz, Kuba, nie rób tak! Ruszaj, chłopie. Odjeżdżamy, słuchajcie. Klima! Teraz przynajmniej, słuchajcie, mogę mówić normalnie, nie muszę się drzeć jak w buggy. Ogólnie, dziewczyny, jakby wasz facet chciał wziąć takie buggy na Santorini, to wybijcie mu to z głowy, chyba że by sam sobie pojeździł do sklepu 5 metrów dalej, patrz, bo... oni jadą buggy, no zobacz, no, ale, Kubie! I oni są szczęśliwi. Ona na pewno nie jest szczęśliwa, ja ci to mówię. Ja ci to gwarantuję. To nie spontanicznie stanęliśmy przy drodze i zatrzymaliśmy się przy takiej lokacji. Chciałem powiedzieć, że ładne zdjęcia by tu były, ale nie wiem w zasadzie. Mega ładnie tutaj. No teraz to ładnie wygląda. Masz kabriolecik, buła, śmieć. Nie, to nie jest jaskinia. Co to jest? To jest taki wycięta jakby ta góra na płasko. Nie jest dobrze, bo dojechaliśmy 40 minut przed czasem. Moja księżniczka się źle czuje. Rozbolała mnie głowa chyba przez to, że tu są takie upały i ja się naprawdę mało wypiłam. I zjadłam nie jakoś dużo. Nie było kruasancika. Gdzieś kruasancik nie wleciał, tylko babka. I ta babka widocznie mnie tak nie zapchała jak kruasan. Powiem wam, że wyczytałam gdzieś na Google, że Santorini to jest jedna z najpiękniejszych wysp greckich. A w zasadzie jesteśmy w takim miejscu z Kubą, że jest po prostu zwyczajnie. Po prostu wydaje nam się, że to te miasteczka jakby robią takie wow. Opinię całą, że jest takie piękne. Tak, jest dużo śmieci na przykład. Tak. I widać takie biedne domki, niektóre nawet nieskończone. Tak, no. No tak sobie wyciągamy słowa, jemy sobie z buzi. Babo, bo my takiego mieliśmy zabrać. Proszę, zgódź się. Ja bym bardzo chciał. Tam jest taki kościółek jak z tych wszystkich zdjęć. Takich tu jest naprawdę sporo. I Marlena by bardzo chciała pod takim zrobić zdjęcie. Wiesz, Jakuba mówi, że będę jak wszyscy, jak wszystkie turystki. Nie, bo to mi się kojarzy z Santorini i ja chcę takie zdjęcie właśnie. No i tu jest piękny widoczek, tak. Jak ci się podoba? Bardzo ładnie, właśnie może jakąś fotkę sobie zrobimy? To jest właśnie to, o czym wszyscy mówią. Tu jest dużo jakby hoteli, apartamentów i tak dalej, jeden na drugim. Tylko z nimi jest jeden problem, że tu jesteśmy na deptaku publicznym, tak. A tam ludzie siedzą w baseniku i sobie po prostu spędzają czas. No ja nie wiem, czy tam można, bo tam teren prywatny pisze, zobacz. Cicho, wszyscy wchodzą. Teraz nas wyproszą. Właśnie tutaj jak się wjeżdża do miasteczka, to jest widok za widokiem po prostu. No, tu ładnie. No, ładnie, może tu jeszcze wodę. Tam, słuchajcie, mamy kolację dzisiaj. Tak. Mam nadzieję, że będziemy mieli jakieś ładne miejsce właśnie z widokiem. Mam nadzieję. No. Ci okaże, jak nam załatwiłeś, kochanie. Nie ja, tylko... Pan na recepcji, tak? Ja właśnie się przeraziłam, bo pan przyszedł i przyniósł nam karty z drinkami. A ja mówię, a gdzie karta menu? Jakaś z jedzeniem. A on najpierw drinki, a ja tak... Ja tak nie piję. I mówię do niego, że przyszliśmy tutaj głównie na obiad i we came here for dinner. Jestem tak głodna, pan o tym nie wie, rozumiecie? I on mi podaje kartę z drinkami. No szalony. Podoba ci się? No oprócz tego, że mam szybę, tutaj taką fleksę, to jest ładnie, no. Nie? Ale wiecie coś czuć? Hello?
Hello. Hello. Czuć już, że tu będzie droga po prostu. Kolacja zaczęła się z pięknym widokiem, bo z zachodem słońca następnie podali nam rybkę. Niestety okazało się, że na nasze brzuchy jest za mała, no i zamówiliśmy kraba, który powiększył nasz rachunek dwukrotnie. Mam swoją oję. Tak chciałam zjeść w oi, a to nawet nie jest oja, bo to jest obok, jakieś 500 metrów. I co? 1300 zł zapłaciłam. Tak, bo dzisiaj była kolej płacenia Marleny. Tak cię szczęśnie jakoś wyszło, że dzisiaj płaciła ja. Ale co, dobre było? Wiecie, Kuba, no, daj ładnie pan. Wygląda i mamy ładny widok. No dobrze, że na koniec były czekoladki, to mnie trochę osłodziło ten ból. Orła, to główna imprezowa ulica. Butiki. Zamknięte o tej godzinie. Nie. Zobaczysz sobie tylko. Mało wyda? Ale na chwilkę. Ja mało wyda? Ale ja pytam się. Muszę sobie zrekompensować. Kolejnym wydam. Ładną sukienką. Oj, to boże, sukienki piękne. No chłopie, znalazłam coś dla ciebie. Hublet i Rolex. Hublet? Hublo. Hublo. Marlena. Nie chcę iść do mnie. Nie chcę iść, nie lubię. Cię w dupie. Za tym murkiem jest stacjonarnie Mary mi napis i możesz to wynająć i taką masz miejscówkę. Ja, na to się zgadzam, Magda, się możesz zabrać. Właśnie, powiedziałam to, bo tak z braku laku, bo Kuba nie chce nigdzie wchodzić, a on dobrze, a ja się cieszę. Mam tacie zdjęcia, ale mi odpisuje, więc wybrałam według mojego uznania. Jak to szybko leci, nasze ostatnie śniadanie w tym miejscu, z tym wspaniałym widokiem, w tym wspaniałym miejscu, naprawdę nam się to bardzo podobało. Tą wspaniałą kobietą. Oczywiście miałem to właśnie mówić. Ja dzisiaj pierwszy raz chyba postawiłem na śniadanie na słodko. Prawdę mówiąc, chyba mi się tosty przejadły już trochę. No, ale ja codziennie biorę inne jajko. Inaczej jest zrobione. Ale, bo ty jesteś ogólnie fanką jajek. Zawsze. Jak pytam Marlenę, mamy coś do jedzenia w domu? Marlena odpowiada, mamy jajka. Przyszedł czas pożegnać się z tym pięknym miejscem. No. Smutno, co? Smutno, smutno. Słuchajcie, powiedzieliśmy sobie, że gdybyśmy wiedzieli, że to będzie tak super, to chyba byśmy wzięli na cały pobyt. Jesteśmy też ciekawi, co przyniesie dzisiejszy dzień, bo zmieniamy apartament i jedziemy do takiego bardziej znanego, przynajmniej znanego na Instagramie. Pos Santorini? Nie, Popos de Boutique. Tak? Mhm. Kuba wie, bo Kuba bukował. To jest bardziej znane miejsce na Instagramie, mają około 200 tysięcy w ogóle obserwujących. Bardziej takie instagramowe, także jestem go bardzo ciekawa i też wam oczywiście pokażemy. Tak miło, że jeszcze dostaliśmy prezent pożegnalny. Świeca! A teraz jest problem, bo nie wiem, musimy przejechać do innego apartamentu. To są nasze walizki i nie wiem, czy się zmieścimy. Bo się okazało, że Mini Cooper w Cabrio ma taki bagażnik, zobaczcie to. Powiedzcie mi, co to jest? To jest twój bagażnik za 100 euro. No klasiura, zobaczcie to! Pomieszny samochód! Dumna. Jestem naprawdę dumna z ciebie, chłopie. Pani Katarina nas rozpoznała, znaczy nie rozpoznała, w sensie ogarnęła, że jesteśmy twórcami w internecie i w ogóle, jak ona to powiedziała, bloggers, i nas zapraszają. Zapraszają nas po prostu na pobyt za darmo. I to, co ja lubię najbardziej. Przestań. Podjechaliśmy i słuchajcie, mamy jeszcze jakieś 45 minut do zameldowania, także nie wiem, czy nas przyjmą teraz. Nie no, mam nadzieję, tak? Że... Załatwisz? Załatwisz mi? Po prostu pilnują bagaż i dadzą nam lemoniadę i będziemy czekać. Ja nie chcę czekać. Pan nam przyniósł właśnie dwa drinki i owoce, ale niestety powiedział, że driny są z wódką. A ja będę pewnie gdzieś jeszcze dzisiaj jechał autem, więc dupa. Dwa dla mnie w takim razie. Tutaj są schody do naszego apartamentu i chodźmy zapukać do Kuby, żeby nam nieco pokazał. Dzień dobry, zapraszam serdecznie. Witamy w Ozdy. Także moi drodzy, tutaj jest nasza przestrzeń dzienna, już się dowiedzieliśmy. Są schłodzone drineczki, są owoce, tam mamy przepiękny widok na teraz. Jest telewizorek z Netflixikiem i z YouTubekiem, i także można coś oglądać. Następnie wchodzimy dalej. Po mojej lewej, taka część, w zasadzie nie wiem po co, ale się przyda. Stolik z kanapą, jest tam też jeszcze lodóweczka z kawką, z jakimiś napojami, z chipsikami i tak dalej. Idąc dalej, mamy otwartą tutaj część łazienki, jakby umywalka z lustrem, bardzo ładne. Moim numerem jeden jest ten prysznic, już się nie mogę doczekać, jak tam skoczę. Jest też kibelek, którego nie będziemy pokazywać. I moi drodzy, chyba najładniejsza część, oprócz oczywiście widoku w tej willi, a mianowicie sypialnia. Sypialnia, moi drodzy, naprawdę przepiękna, chyba najbardziej mi się podoba z całego tego apartamentu. Wysokie stropy, się czuję, jakbym sprzedawał w ogóle to. Duże łoże, jest również telewizorek. Ja kupuję. Mamy szlafroczki, kupujesz? Jest sejfik i trzeba to zrobić. Wiecie, co trzeba zrobić? Co trzeba? Wow, ale mięciutkie! A teraz ja zapraszam was na taras tour. Jak widzicie, tutaj mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie zjeść, pochillować, jakieś śniadanko z widoczkiem. No i następnie przechodzimy do mojego ulubionego, czyli basen. I to musiało tutaj być. Mamy basen z widoczkiem lepszym niż w poprzedniej willi, ale za to mniejszym, więc jakby coś za coś. Coś za coś, kochani. A tutaj mamy leżaczki. Uwaga, uwaga. Aha! Jakie gorące! O Jezu!
Co to jest za ciotka? View wszystko rekompensuje. Mhm. Ten view tam na dole. Żyć. Zaraz ty dostaniesz swoją życie. Kto się spalił? Co ty zrobiłeś? Powiedziałam ci, nakładaj krem? Ale... Powiedziałam ci, nakładaj krem. Ale to było po pierwsze. Zobaczcie to. Zobaczcie te plecy. Stop, stop, to było jesteś przed... Normalny. Bo raz się nie posmarowałem, bo to było po przed 12. Ale powiedz mi, jaki ty jesteś. Zobacz, mówię tą bladą skórę, tą cerę. Zobacz, moją śniadą. Ja tak nie mam. Słuchajcie, godzina wystarczyła leżenia o godzinie 10 i ja się smarowałam, ja mówię, smarujesz się, ja mówię, tak, smaruję się, ale... bo się spalę, a on, o, takie lekkie słoneczko, lekkie wiesz, słoneczko. Co, ja myślę, że to jest takie delikatne, mm-hmm. To mi się ładnie zbrązowało. Yeah. I co, tutaj też ci się chyba podoba, nie? No, prezesie, teraz to ja mogę, woda ideala. Pardona. Co? Ale nie, śmiej się ze mnie, Słuchajcie, outfit check przed kolacją, bo tak. Lecimy znowu na taki, do takiego beach baru w zasadzie, ale zanim zobaczcie ten view. Fuu. No jest mega. Jest kasiulka. Dobra, pokaż się cika. Ja wyglądam tak, z sukienkami została z ranka w zasadzie, ale no spoko. Ja ładnie wyglądasz. Proszę bardzo, laćki, tiririri, okularki i telefon i płaska. Wow, pięknie wyglądasz. Dziękuję. A tutaj proszę państwa, James Bond. Oh yeah, how rich is your outfit? W laćkach. Podjechaliśmy pod sklepik. Będziemy to będą nasze coś... pierwsze zakupy w tak, ogóle będziemy tutaj. Będziemy kupować coś na wieczór, by nie płacić majątku. Będziemy kupować chipsy. Tak, będziemy kupować chipsy, by nie płacić majątku, wiecie. Thank you. Dotarliśmy z powrotem do naszego domku. Tak się prezentuje basenik nocą. I view. I witam w kolejnym dniu, bierzemy się za szamy. Ja nie wiem sama, co to jest, ale kojarzy mi się, że takie coś było w tych... w przedszkolach. I słuchajcie, my właśnie ruszamy. To, co tak. Podobno tu jest najbardziej popularne, czyli rejs katamaranem. Mm-hmm. Przyjechał bus, żeby nas zgarnąć. Tak, ale nie byle jaki, bo słuchajcie, będziemy mieli full wypas, ponoć grill, drinki i w ogóle. Słuchajcie, jesteśmy w porcie. Słuchajcie, już idziemy do naszego jachtu. Znaczy do naszego katamaranu, ale wyszło pewne chyba nieporozumienie. Chociaż ja nie jestem tego pewien, ale Marlena jest przekonana. Miało być semi-private. Do 10 osób max, a jest 20. Ja nie lubię ludzi. Faktycznie, wiecie, no trochę duża ta grupa tak, się wydaje, ale... specjalnie zapłaciliśmy za to, bo powiedziała, że będzie prywatnie, więc specjalnie płaciliśmy więcej. No ale liczę, że jak wypłyniemy może, to będzie nieco lepiej. Wypływamy, ale Marlena jest bardzo niezadowolona. Chodzi o to, że nas oszukali, tak? Zapłaciliśmy więcej niż normalnie. Nasz pierwszy przystanek tutaj. Można skakać do wody i można pływać, także ja zaraz skaczę. Ten brąz taki, tam jest podobno ciepła woda. No i Marlenę będę holował prawdopodobnie. Powiem wam, że było creepy, bo tu jest tak głęboko, mm-hmm. Nic nie widać, granatowo i mówili, tu są ryby, tu są ryby. Nie ma, były dopiero tam. Tam będą, bo tam żerują mewy. To płyń! Wreszcie są drinki mojito, więc jestem w raju. Jak się czujesz? Bo na koniec chyba teraz ciężko. Jest mi niedobrze. No, musiałam sobie wstać, bo jednak tak bujał i naprawdę mi się niedobrze robiło. W sensie na początku marudziłam i tak dalej, ale finalnie jest okej. Okay. Przed chwilą zjedliśmy jeszcze kolację taką do pokoju, mimo że jedliśmy dużo na łódce i ten grubasek wyciągnął chipsy. No chyba ze żarty robisz, przecież to ty je tu przyniosłeś, ty chami jeden. To jest smak, słuchajcie, tzatziki, więc jakby typowo dla Grecji. Ej, dobre. Dobre. Dobry. Dzień dobry, śpieszymy się. Gdzie dzisiaj idziemy? Idziemy robić zdjęcia z suknią. Flying dress. Ono jest bardzo popularne, ale niestety mega drogie, bo jak sprawdzałam, chciałam sobie zarezerwować, to ponad 2 koła. Ale odezwali się, słuchajcie, do mnie na Instagramie z flying dress właśnie, więc mega mi się trafiło. No,
Słuchajcie, nie mogłam nie skorzystać, tak? Marlena teraz wybiera sukienkę. A ja już się przebrałam, jak widzicie, w taką sukienkę i naprawdę mega. Nie mieli innej, błękitnej, ale jest właśnie taka w cekinę, także mega mi się podoba. Jak tam? Czuję się jak gwiazda. No, wszyscy obserwują, wszyscy robią zdjęcia. Ale teraz jest miejscowa. Zobaczcie. View z tej strony, view z tej strony. I jesteśmy z powrotem w apartamencie. Powiem wam szczerze, to trwało cała ta sesja z godzinę półtorej, ale tak nas wymęczyła, a przede wszystkim to słońce. Było bardzo gorąco. Zobaczcie to. Pływające śniadanko. Jak się okazuje, nie jest to wcale takie proste. Już mieliśmy chyba z 15 podejść. Kubuś kupił krem, który jest żółty. Kubuś kupił, no. Do opalania. I słuchajcie, robiliśmy te zdjęcia, widzieliście, wchodziłam na Kubę i tak dalej się przytulałam. I cały mój nowy kostium, biały, się ubrudził. I był cały żółty. Ja i Marlenka mnie okrzyczała, że to jest moja wina, że ona na mnie wskakiwała, a ja kupiłem drogi krem. Zaznaczę, to był drogi krem, który jest żółty. Ale się doprało. No właśnie, i tam się suszył.